dwa wystawione Ople GT. Mamy nadzieję, że dużo więcej ciekawszych samochodów zobaczymy w środku. Witamy serdecznie na targach Autonostalgia w Warszawie. Przyjechaliśmy obejrzeć zabytkowe samochody klasyczne, których na co dzień nie widujemy na drogach. Miejmy nadzieję znaleźć włoską motoryzację i poznać ciekawych ludzi. Jest godzina 10, także lada chwila wchodzimy na teren targów. Do zobaczenia w środku. Hala pierwsza, tutaj głównie wystawiają firmy, które restaurują profesjonalnie samochody. Postaramy się skoncentrować głównie na motoryzacji włoskiej, bo taka nas najbardziej interesuje. Ale oczywiście zwrócimy też uwagę na takie piękne samochody niemieckie, jak tutaj Porsche 911. Tak, takie targi to jest jedyna okazja, kiedy można nie tylko zobaczyć taki samochód, ale wręcz go dotknąć. No i mamy samochód, który od jakiegoś czasu spędzał mi sen z powiek. Alfa Romeo Montreal z charakterystycznymi przednimi przesłonami na światła. No i cena, prawie 500 000 zł. W sumie ten samochód nie jest duży, 4,2 metra gdzieś się wydaje mieć. Kolejny ciekawy włoski samochód, Maserati Merak. Tak w zasadzie z linii przypomina również Alfa Romeo Montreal, która stoi za nim. Maserati Merak 3000 z silnikiem 3-litrowym, 190-konnym z roku 73 i chyba nie jest na sprzedaż ten egzemplarz. Nie ma tutaj żadnej informacji. Ciekawe, czy to oryginalny lakier jest. Automatyczna skrzynia biegów. Problem z japońskimi samochodami to są części, a w zasadzie brak i dostępność. Natomiast na pewno samochód ciekawy. Tutaj mamy Porsche 914, które jest bardzo zbliżone do Fiata X1/9,
samochody może nie powstały w tym samym czasie, bo Porsche było wcześniej, ale jego koncepcja dachu zdejmowanego, czyli samochodu targa, jest zbliżona do Fiata. Ale wydaje mi się, że troszeczkę więcej miejsca ma w środku. Pozwolę sobie jednak otworzyć i wsiąść do środka. Skrzynia manualna. Powiem szczerze, siedzi się dosyć nisko, ale widoczność we wszystkich kierunkach jest wspaniała, zarówno z tyłu, jak i z przodu. Bardzo fajny samochód od strony kierowcy tutaj i wygody jazdy. To jest naprawdę przyjemne auto. No, gorzej z wysiadaniem. To jest samochód, który ta firma zda oferty do sprzedaży. Rozumiem. I no, firma utrzymuje się głównie ze sprzedaży samochodów klasycznych. Wasza firma. I wy jesteście z Poznania? Jesteśmy z Poznania, Novanta Classics. Novanta Classics. Tak, Novanta Classics. Bardzo nam miło. Janikowo, Poznań. To jest dosłownie no, podpoznańska miejscowość, ale dzięki temu trochę mamy... mocniej. Jest... Czy auto było lakierowane? Tak wygląda, że to jest powłoka nowa. W ogóle gruntowną renowację. Gruntowną renowację kilka lat temu. To jest z którego roku egzemplarz? Muszę się do posilić, że tak powiem. 79 rok. Aha. Do tego no wystawiamy tak. Tutaj też. Elit, tak. Tak. Z charakterystycznym ściętym tyłem. Tak. Ale to jest taka. To jest taki shooting brake. Że no nie jest to typowa taka sylwetka, którą się w latach 70-tych, 80-tych widywało, bo z reguły to były, jak było coupé, bo to mieliśmy takiego typowego... Lancia Beta HPE, tak, typowym jest przykładem 70-tych lat, a tu jest troszeczkę inaczej to rozwiązane, no i oczywiście jest to samochód większy, no, bo jednak jest i dłuższy, i szerszy, i większy silnik. Ale mi się wydaje, że bardziej nietypowy, bardziej niespotykany. O nie, no ponieważ... zdecydowanie na polskich drogach tak. Nie widziałem nigdy. On robi podobny efekt jak u nas NSX dzisiaj. Oprócz, no właśnie, bo oprócz... To czy to jest jakieś Ferrari, czy to jest może właśnie coś bardzo nietypowego. I się okazuje, że to jest Lotus. Że to jest Lotus. To jeszcze z kierownicą po tak, drugiej stronie. Kierownica jest po prawej. Znowu pytanie, ale dobra, skąd to jest, jak to się tu wzięło, nie? No to znowu idziemy do historii, tylko że no właśnie, chciał taki samochód, on go sobie sprowadził. Co tutaj jeszcze mamy? Bo mamy, widzieliśmy pięknego Porsche 914 i tutaj tu jest Roadster. Samochód. To jest Triumph TR3, aha, który jest właśnie jednym z takich samochodów, które poznajemy, ten właśnie świat renowacyjny. No on jest bardzo fajnie zrobiony, gruntowny silnik, tutaj wnętrze. Na serio wnętrze było odświeżane, nie wymagało aż tak dużej ingerencji. Dużych nakładów, tak? Tak, to bardziej poszło do treningowo, nowe dywany. No, samochód świetny, fantastyczny. No i napęd na tył napęd oczywiście na pewnie. I. Ale właśnie są to takie samochody, gdzie fajnie to poznawać. My lubimy Brytyjczyki. On ma zamykany jakiś prezentowy dach, czy... W pokaźniku właśnie, czy można to tak, zobaczyć? Tak, to obrócimy, żeby nie było widać. No wygląda w ten kanina sposób. Taka, tak. To jest taka, znaczy, taka skóra, Sky jakby. Sky, dokładnie. Mhm. Dokładnie, tak to jest rozwiązane. Triumph TR3, a z 1960 roku. Tak. I tu jest silnik. Tu mamy pojemności 2 litrów. Czwórka rzędowa, 100 koni. Ale masa tak, 900 kilo. Mamy też, mieliśmy swojego czasu w ofercie MGA. Te bardziej takie tak, dostępne w Anglii, tak? Tańsze one troszeczkę. One są też niż europejsko triumfy. Dostępne, ale są też tańsze troszkę właśnie. Niż triumfy. I powiedzmy, to jest moim zdaniem bardzo fajny początek jakiejś takiej mniejszej kolekcji. Początek. Przygody, żeby tak, kupić przygody. Sobie właśnie MG. Są to samochody konstrukcyjnie proste. Zbliżone. Jak się znajdzie kogoś, to umie to zrobić, to utrzymanie go, zadbanie o niego nie jest dużym problemem. Oh, you impressed? I'm impressed.
That's because this car makes an impression. Yeah, but the question is, do I trade in my Mercedes or do I just hang on to it? I want this car. I'll bet you do, dear. Shall we go to my office? Yeah. Excuse me. Sir, please, don't. It's not a toy. Just let me finish with this gentleman and I'll show you another car, right? I want this car. This car is sold. Thank you. Hey, buddy. I'm buying this car. Don't touch it. You get an occasional mental case here, but don't worry, I'll take care of it. Eddie! No. Hey, dickhead. What do you think you're doing? I need the key. Fine. Don't come back. I won't be as friendly next time. What is your problem? You understand English? Beat it! You want a broken nose, you got it. Chyba 6 tysięcy przebiegu, nie? No wie pan, te wcześniejsze mundiale, no nie cieszyły się opinią. Takie najbardziej już udoskonalone, no i też fajny motor już mają. Ta silnika z skrzynią biedną, nie? Tak. Najbardziej cywilizowany samochód, jeśli chodzi o takie jazdy cywilizowanej, nie? Ile miejsce i on jest od 2020 serwisowany w Ferrari. A pochodzenie Włoch? Tak. No i manualna skrzynia, prawda? To jest ważne. To raczej na przyjemność z jazdy, nie? No i fajnie w kabiorecie, w ogóle bardzo fajne połączenia czerwieni z tą takim środkiem. A pan jest z Warszawy, czy z... Ja jestem z Łodzi. Z Łodzi. Zbierza. Dokładnie jesteśmy z Muzeum Pojazdów Zabytkowych. A, no słyszałem o was. No. Fajnie. Za normalne pieniądze, to może one nie są normalne, no ale... Nawet w tej kompozycji kolorów, które tutaj jest, wersja T, druga taka jest też, ale kosztuje 400 tysięcy, nie? Ta ma 40 tysięcy przebiegu, to jest bardzo, bardzo znikomy przebieg, nie? Na taki samochód. A jak często trzeba serwisować ten silnik? Ja uważam i my jak robimy, czy to była... Ale wy robicie, wy, czy zlecacie te czynności komuś? To Alpacar Oldtimer, nie? To oni mają swój główny serwis, my mamy drobniejsze, ale do Porsche, Ferrari, tak jak GT Torino, to jednak korzystamy z ich usług. Ale my się bardzo dobrze kolegujemy, wspólnie też nawet i handlujemy, działamy, pomagamy się w relacjach sprzedażowych samochodu. To dla mnie Ferrari, takie jak to, raz na 5 lat trzeba mu zrobić główny serwis. To ma jakiś ekwiwalent w przebiegu? To jest 5-6 lat? Pasek rozrządu. Chodzi o pasek rozrządu, który się zużywa. Bo olej wymienić to jest śmiech uparty, nikt nie potrzebuje pan żadnego specjalisty, tak? Ale pasek rozrządu, to wie pan, musi pan wyjąć, opuścić silnik ze skrzynią biegów. Jak pan już opuści silnik... No to trzeba zrobić też przy okazji inne rzeczy, tak. I koszt takiego co 5 lat serwisu? Wie tak, plus co, minus. Między 7 a 10 tysięcy euro. Euro. Pasek rozrządu to jest śmiechu warte, bo kosztuje 1200 zł. No właśnie, ale robocizna. Ale wyjęcie jednostki napędowej. Wie pan, od razu nie uszczelnić skrzynię biegów, bo pytanie, czy następny pilot czasem nie zacznie Ameryki cieknąć, czy nie założyć od razu nowych zimmeringów na wałach i tak dalej, no bo mało jeździmy tym miastem. Dobra, to jeszcze pan zdradzi cenę, jaka jest tego egzemplarza. 290 tysięcy.
Fiat 130, bardzo rzadki samochód na polskich drogach, tutaj w konfiguracji z automatyczną skrzynią biegu. No, powiem szczerze, chodź Agnieszka, pokaż środek, to trzeba zobaczyć. Zupełnie inna deska rozdzielcza, przypomina troszeczkę Fiata 125 polskiego. Ale dbałość o szczegóły, wykończenie jednak... Powiedz Janek, czemu włoskie samochody? Dlaczego włoskie? Bo mnie to nurtuje, bo tak, są piękne niemieckie, japońskie, nie psujące się, ale dlaczego włoskie? Bo nie ukrywam, że ja też jestem za włoskim. Ja mam swoje przekonania, ale ty masz swoje. I to Janek tak naprawdę zaraził nas pasją do włoskich samochodów, bo z takim pietyzmem, z taką dbałością omawia te ich wady, te przywary, ale jednocześnie styl, wyjątkowy styl. I nie wiem, czy to jest styl, który przemawia za tym, że tak dużo jest włoszczyzny, czy nie. Ogólnie z rejonu dzisiejszych Włoch zawsze wychodziło piękno. Weźmy rzeźby Michała Anioła, weźmy wspaniałą architekturę. To płynnie przeszło w czasach rewolucji przemysłowej na samochody. Gucci, moda. Jak najbardziej. Ja teraz nie jestem może super ładnie ubrany, ale jest zimno. No tak. Ale dla widzów mogę się przebrać. Nie, jest okej. Okay. Masz swój styl, podoba nam się to. Znaczy ja mam tutaj ładniejsze ciuchy, tylko po prostu jest zimno. Jest po prostu na hali zimno. Fiat 130 tutaj. Tak, bo ten samochód był na twoim kanale, tak, już był prezentowany jako wyjątkowo rzadki na polskich drogach. Jednak dobrze zachowany egzemplarz. Dlaczego akurat tego dzisiaj przywiozłeś? No, chcieliśmy pokazać coś, co będzie się cieszyło zainteresowaniem, czego nie ma. Zawsze staram się pokazać chociaż jeden samochód, który jest mocno nietypowy. Bo to taki trochę większy, duży Fiat jest. To nie jest duży Fiat, tylko dużo, dużo większy Fiat. No, tak jak powiedziałem to, w filmie. Jednak te chromy, ta masywność, to jest tak jak... to wskazuje, że to jest dużo większy jednak projekt. To jest troszkę jak w jaskini platońskiej, gdzie myśmy widzieli tylko tego dużego Fiata przez lata PRL-u i nie widzieli tego wzorca, bo to jest taki ideał, do którego Fiat 125 był trochę zbliżony, ale... Wzorowany był na nim. Wzorowany może to za duże słowo, ale był ten duch, bo zobaczcie, tak jak powiedziałeś, on jest przewymiarowany, jest dużo większy, nawet licznik tutaj, tak jak pokazywałem. A można wsiąść tak, do środka? Można wsiąść, proszę. No, licznik tak, przypomina Fiata, ale ilość miejsca bez porównania większa, bez porównania. Pachnie jak w naszym 124 Sport Coupé, no z tego samego roku, który to jest rok? 70. A, to nasz jest 73, ale zbliżony zapach. Tak, zapach. Jaki tu silnik jest? Tutaj mamy jednostkę 2,9 litra V6, 160 koni mechanicznych. Zestopniowana, połączona ze 3-stopniowym automatem. Ten sam silnik był w Fiatach z Coupé? 130 Coupé? 3,2 litra był w Fiacie Coupé. Trochę mniej większy. Więc troszkę większy, ale konstrukcyjnie one są zbliżone. No, czyli Aurelio Lampredi. Aurelio Lampredi, tak, pasek rozrządu gumowy. Świetnie jeździ, jest bardzo zwarty, jest dużo zwrotniejszy niż duży Fiat, chociaż jest dłuższy. I taki samochód można za... Ale pieniądze widzę nabyć. No, 79 tysięcy, to nie urywa głowy. Nie urywa, a na pewno na zwrocie nie zginiemy w potoku Mercedesu. A powiedz, lakier oryginalny jest? Nie, lakier nie jest oryginalny. Już był przemalowany. Ale było to dawno temu, 35 lat temu we Włoszech. Ten samochód większość czasu spędził jako maskotka dealera Fiata. Dobra, a teraz powiedz tak już od siebie. Ile czasu ci zajmuje ten kanał, który prowadzisz? Ty zajmujesz się tylko tym, czy to jest twoje hobby, pasja? I czy to jest twój sposób na życie, czy, to jest, tak, czy taki to dodatek jest moja tylko? Misja. Misja! A powiedz Janku, żeby znaleźć ciekawy samochód, ty jeździsz po całej Polsce? Jeżdżę po całej Polsce. Ludzie do ciebie piszą na pocztę, tak? I zapraszają, żeby przyjechać, tak, i obejrzeć, tak, przetestować. Dużo do mnie osób pisze. I masz już zaplanowane na ileś miesięcy pewnie kolejne odcinki? Nie zupełnie, ale zawsze na wiosnę planuję sobie, staram się planować. Czasami to jest do przodu. To jest bardzo płynne. Kto ci montuje ten materiał? W początku mi montowali, teraz ja sam montuję. Będzie za chwilę operator, kolega, który mi tutaj często pomaga. Czyli we dwójkę jeździcie? Tak, z reguły we dwóch. Nawet to przecież jak jedziemy, powiedzmy, bardzo często mamy taki tour na Śląsk, bo tam jest dużo samochodów zabytkowych, czasami jeszcze Kraków i Śląsk,
to się fajnie łączy. No i nawet jak się jedzie tak długo, no to się fajnie zmieni za kółkiem. Ale z pochodzenia jesteś skąd w ogóle? Ze Stalowej Woli. Ze Stalowej Woli. Ja cię podziwiam, naprawdę. Jeszcze już tak ad vocem na koniec, żeby już nie uciekać, nie zatrzymać. Naprawdę cię podziwiam za język, za kulturę tych swoich filmów. I widać, że nawet komentarze pod filmami są na poziomie. Więc jak masz misję, to ją trzymaj. Tak jak mają misję astronauci, to ty masz misję swoją. Uważamy po prostu, że to jest fantastyczna robota, którą robisz. No i zapraszamy do Płocka, żebyś sprawdził nasze filmowe samochody. I do zobaczenia. Agnieszka, jak? Mamy Lancie Fulvie Berline, czyli wersję sedan 72 roku, silnik 1300, 88 koni. Taki granatowy, atramentowy lakier. No i właśnie, Lancia.
montaż? Tak, tak. Dostojny samochód, piękny. No spróbuj sama. Jak pięknie się zamykają. Lekko. Tutaj mamy Alfa Romeo Spider. Spróbuję wsiąść do niej. Mam nadzieję, że mnie nikt nie przegoni. No, powiem wam, że też fajna. Się typowo źle. Zwróćcie uwagę na tył tego samochodu. Jakie wrażenia? No, wrażenia są niepowtarzalne. Jest nawet sporo miejsca. Właśnie. To zwraca uwagę na to, że to wcale nie jest taki ciasny samochód. Bardzo wygodny fotel. Dopasowany. Siadasz i wpadasz. On jest obity jakąś alkantarą, takim tak, materiałem, przyjemnym pluszem. Siadam? Mogę jechać dalej. Ale słuchajcie, ten design, to wszystko to jest prawdopodobnie blacha pomalowana w kolorze nadwozia. Widać, że ona jest troszeczkę bardziej ciemniejsza, taka kremowa już. A lakier był niedawno, tak, piękne zegary z chromem. Nie no, robi to wrażenie. Powiem szczerze, Alfy mają, podobnie jak Lancie, to coś. Mają. Fiaty też mają to coś. Włoskie właśnie. Idziemy szukać dalej. Słuchajcie, mamy tutaj Volvo 1800 z 1972 roku z przepięknym czerwonym wnętrzem. To jest ta wersja Shooting Brake, ale po co ja nagrywam ten materiał? Zwróćcie uwagę na zegary i jak to jest pięknie tutaj skomponowane z czarnymi dodatkami. Z cieniutkim wieńcem czarnym kierownicy, gałką skrzyni biegów. Coś pięknego. Ten samochód był poprzednikiem właśnie Volvo 480, dlatego mnie interesuje tutaj i oglądam. Poprzednik 480 naszej filmowej, prawda?
Mario przysypia. Ewidentnie. Mario przysypia, nie będziemy go budzić. Ale to trochę rudę Agnieszka znalazła. Serio? Znalazłaś rudą? Detektywistyczny twój nos. A czy to czasami nie jest Elektra? No proszę. Słuchajcie, Buick Elektra. Nie wiem, czy nasza Elektra byłaby za takim samochodem w filmie Wodnik. On tak niby wygląda, ale jest na pewno zabezpieczony. Silnik pojemności 6 litrów i mocy 325 koni. Samochód z 1963 roku. Czyli już wiekowy. No ale nie włoski, a my lecimy dalej po włoszczyznę. Dla tych wszystkich, co sądzą, że ich graty są w stanie opłakanym. A ten pojechał jeszcze na rajd nawet. Ciekawe dodatki. Skory brzozy. No i ta tapicerka ze sztucznej trawy. Słuchajcie, ale pasjonatów motoryzacji, ile tu ludzi jest. Jak się pewnie domyślacie, nie kupiliśmy żadnej z prezentowanych w pierwszym odcinku Alf GTV. Środki przeznaczyliśmy na zupełnie inny samochód. Jest to Lancia Beta z 1975 roku z silnikiem dwulitrowym. Samochód przyjechał do nas z Włoch i kupiliśmy go bezpośrednio od lokalnego sprzedawcy, a transport zleciliśmy prywatnej firmie SG Premium z Łap. Z tej strony bardzo dziękujemy i pozdrawiamy panią Sylwię. Samochód w bardzo dobrym stanie ogólnym zjechał o własnych siłach z lawety, potem wjechał do garażu, a potem doszło do uszkodzenia rozrusznika i alternatora. No może przemilczmy dlaczego. No powiedz. Mały apel. Pamiętaj, jesteś przemęczony, jesteś przepracowany. Jesteś po dyżurze, po nieprzespanej nocy lub w inny sposób niedysponowany psychoruchowo. Niczego nie naprawiaj w domu ani w garażu. Zostaw ten temat do następnego dnia. To ci powiem, ale ci powiem. Ciepło. To jest prawda. Hej. Cześć, Romeo. Jak się miewa panna Henderson? Zazdrość do ciebie nie pasuje, Piggy. Zazdrość? Ależ ja jestem szczęśliwa, że moja żabka ma powodzenie u innych kobiet. Twoja żabka? Chyba się przesłyszałem. Nie jestem twoją żabą. Za dużo mówisz. Shakespeare. To wygląda na bekon albo szynkę. Jak możesz mówić do mnie w ten sposób? Nie, ja nie żartowałem z tymi krówkami, patrz, ale nawet wina ma, ludzie, no.
Dobrze. W związku z tym, że są to z twoim logo krówki, popatrzcie, Janek Garbacz, to bierzemy po dwie na pamiątkę. Jedną zjemy, a drugą do domu. Samochód amfibia. Prędkość 7 węzłów. Normalny samochód. Ale ma dwie skrzynie biegów. O, tam pewnie ma śrubę uruchamianą. No zobaczcie, coś pięknego. O, dwie śruby są. Proszę bardzo. Być w Rzymie i papieża nie zobaczysz. Właśnie. Reliant Rialto. Trójkołowiec. Do tej pory to się tylko to na filmach oglądało, a tu można nawet dotknąć. Popękane. Tak, widać plastiki stare już. Jedno koło z przodu, z tyłu to normalne zawieszenie pewnie, ale to przednie to musi być wyjątkowe. No poczekaj, bo jeszcze mówię. Jak się pewnie domyślacie, nie kupiliśmy żadnej spry... Jak się pewnie domyślacie, nie kupiliśmy żadnej z prezentowanych w pierwszym odcinku Alfa...